Nagrodami jest torba fotograficzna z tymi głównymi oraz zestaw plent. Bon, torba z Wydziału Promocji, nie zaglądałem, nie wiem co tam jest, ale ciężkie. No i mnóstwo takich dziwnych rzeczy, jak rozumiem, z synem. Mam nadzieję, że się przyda. Ja rozumiem, że ta torba i ta blenda jest po to, żeby dokupić później następne rzeczy. Nie wiem, może aparat jest w środku. Pan Rafał Klan wybrał zdjęcie w kategorii Ludzie Miasta. Jest to pani, albo pan, no już nie wiem, zapisał Martyna Litorowicz. Pan Piotr Dziełakowski wręczy nagrodę z kategorii Uwaga Zabytek, to jest na ważna nocą, Aleksandra Jakubowska. Ale ja oczywiście muszę słowa powiedzieć, bo zanim cokolwiek dam, to chyba głupio by było, gdybym coś nie powiedział, już taki już jestem. Słuchaj, gratuluję Ci tego zdjęcia, dlatego że zrobić zabytek, to jest ciężka sprawa, zwłaszcza we wschodzie. Może nie dlatego, że mamy brzydkie zabytki, tylko one są bardzo piękne. Ale tak naprawdę, słuchaj, podjęłaś się bardzo ciężkiego tematu, baszty we wschodzie. To jest jeden z cięższych tematów, ponieważ jest tam bardzo ciasno. Zresztą sama wiesz doskonale, żeby zrobić dobrze, doskonałe zdjęcie, trzeba dysponować naprawdę bardzo dobrej klasy sprzętem, szerokimi kątami itd. itd. No większość zdjęć widziałem, były ratusze itd. itd. które są, no można powiedzieć, na większości widokówek i tak dalej, i tak dalej. I tak króciutko jeszcze, muszę to powiedzieć, wiesz, zanim ci powiem, no po prostu muszę to wyrzucić z siebie, bo będę tu nie siedział i pójdę, idę na dzisiaj z panem Krzysztofem Koszem, takie spotkanie i lepiej, żeby już tam już nie dyskutował, więc wyrzucę to z siebie. Słuchaj, chodzi o to, że robiąc tego typu rzeczy, jak Uwaga Zabytek, jest bardzo ciężko, ponieważ praktycznie można powiedzieć, te tematy wszystkie są gdzieś tam sfotografowane. I teraz bardzo ciężko fotografując tego typu, oprzeć się nieraz zarzutom, że o, ktoś gdzieś podglądał i zrobił identyczny. Nie? Bo to jak, budynek stoi 150 czy 200 lat w tym miejscu i teraz każdy go sfotografuje. Tak więc dlatego chciałbym powiedzieć, słuchajcie, brawa dla tej dziewczyny, że podjęła ten temat, bardzo ciężki temat, no i za tą pikanterię w postaci tej drzewnej bieli. Tak więc wyciągnęła z tej całości to, co jest najważniejsze i dziewczyno, naprawdę, gratulacje tego powodu.
wyróżnienie w konkursie fotograficznym Skoła Moje Miasto w kategorii Uwaga Zabytek dla Dominika Kozłowskiego. Dostarczymy. To samo. W kategorii Wariacja na temat miasta dla Emilii Paulus.